Hej, cześć, witajcie z tej strony Gratis. Dzisiaj ze mną Marasek. Siema. Do którego link oczywiście znajdziecie. Gdzie, Bartek? W opisie. Brawo. W komentarzach też może, nie wiem, ja napiszę w komentarzach. Bartek napisze coś głupiego. Powiedz, co napiszesz, Napiszę zagadkę jakoś napiszę. Jak ktoś mi odpowie, to napiszę może dobrze. A, dobra, nie ma problemu. Słuchajcie, ogólnie jesteśmy w Robloxie 2D, bo można się poruszać to lewo-prawo, nie można się inaczej poruszać, tak naprawdę. I to jest podobno jakiegoś youtubera. Chyba ktoś zrobił to dla niego, bo nawet nie wiem, czy są inne jakieś legitnie działające... Ja też spadłem. Co się stało? Legitnie działające tryby 2D i tak dalej. A może trzeba... O kurde, ty nie. Ja nie rozumiem takich co rzeczy. Co trzeba zrobić? A to mnie trzeba zrobić tak, że trzeba bokiem i przekręcić się plecami? Tak, tak, Bartek, o to chodzi. No, tak nie musisz... zrobiłem. A, ty jesteś mądry taki, no, ale kurde, dobra, 700 rozumiem. IQ. Musisz skoczyć w lewo i się obrócić jakoś. No co? Nie wiem, czy widzisz, co się stało u mnie. Nie, nie widzę cię. Nie widzę cię, jestem na górze. Dobra, to ja zaraz do ciebie nam doskoczę, bo dobra. Mi się trochę postać zbugowała, ale spokojnie. Ja czekam na ciebie, nie ma pro... O, jesteś! Czego on się nie przekręca? Co mi się stało? Martek, nie tak się wchodzi po drabinkę. O, spadłeś właśnie. Te drabinki nie działają u mnie. Musisz... Nie, stój. Maksymalnie do przodu, tak jakby. Jakbyś chciał w stronę ekranu iść, maksymalnie. Ja mam inny pomysł. Tu? Poczekaj, i teraz... Nie. Nie da sobie wytłumaczyć. Nie. Jezu, co za łeb. No myślałem, tak, że już rozumiem. No i to jakbyś w stronę ekranu chciał się obrócić. Tu. Jakbyś chciał patrzeć na przód swojej postaci. Tak? Przód, naprzód. O! I teraz w lewo i do tyłu się odwracasz. Skaczesz w lewo i odwracasz się do tyłu. Jak skaczesz. O, nie właśnie rozumiem, tak. To się zmieniło, ale okej. Okay. O, dobra, właśnie, udało się. Właśnie tak, Bartuś. Ej, ja nie chcę zginąć. Uważaj, ja bo tu nie ma checkpointów. Nie, a to długie jest? O, nie wiem, a co myślisz, że grałem w to? Chciałem zobaczyć Robloxa w 2D. Proszę bardzo. No, ale to takie średnie 2D tak właściwie, bo i tak można widzieć swoje plecy. Plecy, jak się zatrzymał. O. Checkpoint! Check, proszę bardzo. Dobra, teraz już easy raczej. Teraz już easy mówisz? No to masz. Tego... O. Dobra, powodzonka życzę, bo to... No, proszę bardzo, easy za pierwszym razem. Pyk, pa. Ja jestem speedrunowcem w takich rzeczach. Proszę. Ja nie. Ja jestem po prostu runowcem, jeżeli o to chodzi, wiesz? Po prostu jesteś run. To nie jest speedrun, tylko slow run. Tak, slow run. O, właśnie o Bartek! Tutaj widzę zgonik widzę. Ale... Nieładnie. Chciałem zobaczyć... Aha, dobra, znowu się wywaliłem. Chciałem zobaczyć, czy da się umrzeć w tym trybie, bo taki łatwy się wydaje. A, ja rozumiem, to nie było specjalnie, chciałeś przetestować, czy na pewno jest dobrze zrobiony, tak? Zginąłem, nie dotkłem. Nie, nie mam nagrane, ale... Chyba jednak dotkłeś. Dobra. Oszukują mnie tutaj, dobra. Kto cię oszukuje? No bo te laserki, ja nie wiem. To światło też zabija? Nie no, nie możesz dotknąć. No ja... O, jaki... I to jak mamy... No, w rozkroku zrobił. Jak gram z tobą w jakikolwiek obiecie, a tylko to twoja spacja zawsze jest taka... A, słychać, nie, dobrze kliknąłem, ja to, no. O, udało ja się, o, nice. Czemu z tyłu jesteś? A, przepraszam, jakoś tak utknąłem. Tutaj chyba w dół trzeba, no. I w lewo, Bartek, trzeba zeskoczyć. Myślisz, że tak? Oczywiście, zawsze tak się dzieje. O, może dobra, tu się normalnie można spiąć. Tu normalnie. Opa, dogoniliśmy kogoś, widzisz to? Jesteśmy na stage'u czwartym. A czemu on nie potrafi tego przeskoczyć? Co? Nie wiem, ale ja widziałem, że... witam serdecznie, bracie. witam bardzo serdecznie. Ej, to jest chyba długi tak w ogóle. W sensie to skakanie? Nie, no, aha, dobra. Że tych stage'ów jest dużo, wiesz? No, wiesz co, zazwyczaj to tak w okolicy 12 robią coś takiego. W sensie, wiesz, można to przejść w miarę szybko, względnie patrząc oczywiście, jak będziesz skakał, nie? Dobra, już rozumiem. Rozumiem aluzję, bardzo dobrze. No, ja jakby, wiesz, bardzo się... Twoja głowa najbliżej doleciała, a reszta ciała się oparła. Ale ja mam lagi chyba. Lagi, ty. Chyba mózgu, jak skaczesz. Robię tak. No i fajnie. Dobra, ja już mam pomysł na skakanie. No. Ty, jak ty schodzisz. Uważaj te kulki, bo to można spaść. A, no właśnie, na przykład tak. Ty, a gdzie mnie zrespi? No na checkpointcie, a gdzie? Tak, nie zapomniałem. Oj, Bartuś. Ja jestem na kolejnym checkpointcie, jeśli cię to interesuje.
co, ja bardzo lubię, kiedy grywasz ze mną obi, bo wtedy mi się wydaje, ty uwielbiasz Lom obi. Wychodzisz na bardzo profesjonalnego gracza obi. Tak. No, koniuszki palców u stóp. Koniuszki palców u stóp. To wymyślił. Okay. Słuchaj, bo tu już pustynia czeka przed nami, tu już pustynia jest, wiesz? Ja czekam sobie, żeby Piachusce trochę w buty wsadzić, a ty? No chodź, Bartuś, no. Dobra, chodź, Bartek, nie daj się prosić dwa razy, no chodź. Tak. Chodź, Bartuś. O, o. Ej, Lena tutaj jakaś gra i ona też się wala na tym. Lenna 1209 Li... Tak, li właśnie Korne. Ona. Nie! Oszukane. Nie wiem, czy widziałeś. Ale pewnie nie widziałeś, bo jesteś już na innej mapie. Nie no, jestem na tej samej mapie. Ja zginąłem w bardzo niesprawiedliwy sposób, chcę powiedzieć. Co to jest bardzo niesprawiedliwy sposób? No bo ja zginąłem w locie. A jesteś samolotem? Że zginąłeś w locie? Czekaj, bo to jest... A może w Ryanerze? O! Ty! Co tam? Czy na te ostatnie kulki to trzeba skakać? Tak, musisz na nie wskoczyć. Bo one tak to działa, Bartuś. Nie wyglądają, jakby można było na nie wskoczyć. Aha, zginąłem od czegoś, to nie wiedziałem, że da się zginąć, wow. Uuu! Powiem ci tak, kolejne są jeszcze ciekawsze. Nie no, ja... Nie no, ja nie. Ja coś czuję, że ja obejrzę sobie te pozostałe przeszkody u ciebie na odcinku, wiesz? Tak? Tak, naprawdę. Bo ja teraz jest na tych kulkach. Co? Kulkach. Dobra, ja zginę już trzeci raz na kolejnych, jakbyś się pytał. Super, bardzo fajna zachęta. No jest zachęta. Nie, a dobra, nie, udało się. Okej, no ja już jestem na pustyni. No to czekam bardzo, chodź. Aha, uśmiecham się od razu na pustyni. Uśmiecham się i czekam na ciebie, proszę bardzo. Patrz, jak jestem uśmiechnięty. Jestem tuż przed dwoma piramidami Archeklopsa. Archeklopsa, to jest no. Właśnie zabiły mnie Galantery. Znam to, ten słynny faraon, który jadł klopsy. Z dynastii jakiejś tam na pewno. Dynastii klopsowników. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy nadal są z tej dynastii. Bartek, no nie ma ci tu, no czekam, patrz, ale, uśmiecham no się do ciebie. Te lasery istnieją. Ale ja się taki... uśmiecham w twoim kierunku, a ty nie idziesz, no jak patrz. To tak można? No, ej, zaraz. No? Ja tego nie pojmuję. Jak skaczesz na te śmieszne laserki, masz nie skakać po żadnych kolorkach. Ale to patrz, ja sobie zeskakuję i ja nie mogę tam zeskoczyć. O dobra, może tak potrzeba to. Moja postać robi rozkrok i ginie. Ona jest chora. Dlaczego on robi taki szpagat? Nie wiem. Teraz to pewnie wyjdzie. No i robi mi szpagat. U ciebie też robi szpagat? Nie, moja nie robi szpagatu. O, teraz ja zrobiła szpagat. Dobra, o, akurat... dobrze, fajnie. Dołączysz do mnie. Nie dołączę chyba do ciebie, bo ja już mam na 3 checkpoint. Co? Ja się muszę cofać, żeby zobaczyć, co ty robisz, Bartek. Zobacz, siema. Siema. Co? Jesteś mistrzem w skakaniu. Ja nie rozumiem, wiesz, że ja naprawdę... Powiem ci tak, ten element, na którym stoję, to jest najgorszy element. Cała reszta jest easy. Cała reszta jest do przejścia bez problemu. Ja ostatnio nawet próbowałem sobie swoje umiejętności parkurowe i grałem sobie nawet w Tower of Hell i tak dalej samemu. I nie przeszedłem ani razu do drugiego stage'a. Nie da się tego zagrać. Dobra, uwaga. Nie! Co? 5 hours later. Połowa osób w komentarzach śmieje się z ciebie, że na telefonie by to przeszła. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojej Spacji. Dołożę jej kiedyś własny fanpage, bo ona mówi Spacja więcej Barazka na moich odcinkach niż ja. 2000 years later. O, jestem, patrz, skaczę z tobą, patrz. Dosłownie zginąłeś! Jak ty też zginąłeś? Dlaczego? Bo uderzyłem. Dobra, idę przebiec do... O, dobra. Co śmiechu, nie mogę i spadam. Co tam, w potylicę się uderzasz? Nie, to było takie klaskanie, tylko dziwne. Tylko a, wpadłem do wody. Do wody na pustyni, rozumiesz to? Żart. To był neon niebieski, okej? Okay? Ustalmy coś. Fajnie. Super zrobili tą mapę. O. Nie doskoczyłem.
Ja nie wiem, w jakim miejscu, czy to trzeba do piksela skakać? Każdego? Nie, bez prezadyzmów. Roblox nie jest dla jakichś tryhardów totalnych. Chociaż są i tryhardy. Pa, ja to normalnie przeskakuję sobie, easy pa. Wszystko takie na raz, dosłownie na raz. Myk, myk, myk. Myk, myk, zobacz, pyk, 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 pyk. I teraz też przejdę za pierwszym razem, bez zatrzymywania się. Dobra, zatrzymałem się na moment, kłamałem. A co to jest? Jest! A to są deski surfingowe. Jest! Co tam, Bartosz? Dobra, zginąłem od razu po, ale mam stage'a. O kurde, szanuję, szanuję. To wracam po ciebie, wracam po ciebie. A to trudne jest? Nie, to nie jest, to jest łatwiejsze od poprzedniego. To jest łatwiejsze, dobra. Bo jak nie ma tych laserków, to jest nawet git. Tak, wracam po ciebie, wracam. Długie skoki. O, są laserki, zginąłem już od nich. Dzień dobry, jestem Rozkraczatis. Serdecznie witam w moim programie. Dzisiaj znajdujemy się na planie zdjęciowym Piratów z Karaibów. Niestety mamy mały budżet, ale dlatego statki są kwadratowe. Połowa obsługi nie potrafi doskoczyć do planu zdjęciowego. Pozdrawiam. Nasz kameraman właśnie próbuje przebiec przez to przeszkód. Głupie rzeczy robię, bo na przykład skaczę, jak wiem, że to mnie zabije, to i tak skoczę. Ja wiem, mieliśmy tak mały budżet, że nas zamknęli i przerobiliśmy tego, scenerię do Piratów z Karaibów na taki wipeout. Jak my nawet nie mamy, ta gra nie jest pana. 3D. To jest! A jak walnął twarzą. Zaraz. Raz, dwa, no, trzy, cztery, pięć. O, i co tu mam na zrobić? Na samym końcu musisz skoczyć. Tu? Lepiej jest, jak się idzie, wiesz, bo on robi wtedy takie kroki jakby i czasami taki ten krok liczy jak się jak pół kroku. Aha, to ten szpagat zwalony, co on robi go. Tak. To wiem. Dobra, no daleko tutaj do checkpointa? Teraz pokażę, patrz, chodź sobie tu, stań sobie tu i zobacz, ja ci pokażę, jak to się przeskakuje, patrz. Robisz przecież tak. I na samym końcu. Nie, Bartek, dokładnie nie tak. Nie! Aha, ale fajne miejsce mnie w ogóle wytypało, wiesz? Który, ja jestem wróciło? Na 7 stage'u, a na którym mam być w ogóle? Chyba 12. Idę. Jak to się da przejść w ogóle? Tak mówię, o, chyba piętą dotknąłem. I tak mówię, a cofnę się. A, jednak zginąłem. A, bo ty w ogóle jesteś na 7. O, pozdrawiam. W sensie mógłbym być dalej, ale czekam na ciebie kulturalnie. O! Jak się odbić od drabinki? O! Jestem! O! Dobra, mogłem to zagrać bezpiecznie. No cóż, za pierwszym razem, jak widać, trzeba się wywalić. A ty tam już pobiegłeś dalej? Tak, pobiegłem dalej, jestem na dra... Co ja miałem tu zrobić? Nie pamiętam. O, dobrze zrobiłem. O! O! Co trzeba tam robić? O! Ja jestem na drabinie już. Bartek, tu jest haker. Musisz do mnie przyjść. I haker. No tu jest haker, muszę pogadać z hakerem. Dobra, biegnę ci. Bien, że tu ma truw. Nie wiem po jakiemu to. Trochę wygląda jak po francusku, ale. Chyba po francusku. No, coś tak zabrzmiało. Oui. Dobra. Montenau. Renmo. Co? Jak to nie odpowiedziałem? Chwila, jeszcze raz. Oui, Montana, Ren, Mont, Abon. O. To chyba francuski, tu, no. Dobra, nieważne. Tu poncha, virme, tu le zuras bien assez tot. A ty cery? To jest chyba koniec, Bartek. Ty, przeszliśmy? W sensie, nie wiem, co on mówi, jak ktoś zna francuski. Może on mówi. Inaczej. Zrobimy tak, jak ktoś zna francuski, niech nam napisze, czy skończyliśmy. Tak. Dziękujemy serdecznie, sprawdźcie się, nam zajęło to 15 minut, a może sami będziecie w stanie zrobić to szybciej niż Marasek. Powodzenia. I po więcej takich super wspaniałych filmów z jego skillem w skakaniu u niego na kanale, link w opisie. Zapraszam. Trzymajcie się, no i pa. Parkurowy, pa.